Witam Was serdecznie w trzeciej części naszego drzewka fraktalnego. Nie będę wyjaśniał, co było wcześniej, zachęcam do dwóch poprzednich odcinków. I teraz po prostu polecimy już prosto z tematem. Mamy takie drzewko fraktalne, mamy kolorki zrobione i chcemy, żeby reagowało na ruch myszy, żeby ten kąt, który tutaj jest, te minus pi czwartych i te pi czwartych. Żeby ono było zmienne. Więc teraz chciałbym sobie, no żeby jakoś go nazwę, tak? Zabię sobie float, powiedzmy alfa, tak. No. Alfa się często nazywa, alfa beta, gamma, teta, jakoś kąty się tak nazywa, więc niech będzie float alfa. Czyli nasza funkcja już nie tylko będzie miała, miała długość, ale będzie też miała kąt. No więc ten kąt oczywiście muszę przekazać do pokrewnych klonów, czyli tutaj będzie też oczywiście alfa, tu będzie oczywiście alfa, no i teraz zamiast pi czwartych robimy alfa i zamiast minus przed czwartych robimy minus alfa. No i tutaj dajemy co? Dajemy pi czwartych. No i w ten sposób uzyskamy dokładnie to samo co było bo na razie cały czas do naszej funkcji wpada pi czwartych, ono rysuje klony, do klonów wpada też ta sama alfa, czyli te same pi czwartych, no i tak to leci sobie cały czas pi czwartych, nic się nie zmieniło. Ale dzięki temu, ponieważ te draw jest wykonywane za każdym razem, no to możemy przed branczem zrobić coś takiego, że zrobić sobie float, float alfa, Równa się map, pamiętacie mapowanie z poprzedniego odcinka, mouse X, czyli położenie w X w poziomie tego, tej myszki i mouse x od zera do szerokości okienka, no bo tak się zmienia te mouse, mamy zmapować na kąt od zera do powiedzmy pi. Czyli jeżeli mouse będzie wynosił 0, bo będzie z lewej strony okna, no to zostanie dobrane 0. Jeżeli mouse będzie po prawej stronie okna, to będzie dobrane pi. O, jeszcze średnik. A jeżeli będzie gdzieś po środku, no to będzie dobrana odpowiednia wartość naszego kąta. No i teraz tu oczywiście możemy już dać alfa. No i efekt jest taki, że jak przesuwam myszką, to drzewo nam się zmienia. Tylko znaczy ślad. Dlaczego? Dlatego, że już narysowane raz drzewo zostało. Ja muszę je czyścić przy każdym draw No więc przy każdym DRO na samym początku. Back, zanim jeszcze będzie pień, prawda? Bo tu mam opisane, to oczywiście jest tylko komentarz. Background, back ground, e, gro, e, jeszcze background. Background, no i powiedzmy, nie wiem, jaki tam damy sobie. Damy sobie na przykład 200. Będzie prawie, że biały, ale o, taki nawet trafiłem, szary jak jest. I teraz moje drzewo pięknie się składa. Jestem z tej strony ekranu, z lewej. Jest całkowicie złożone, bo mysz wynosi 0, więc kąt wynosi 0. No więc kąt w prawo, w lewo wynosi 0, więc się nie odchyla, tylko w samą górę leci. No nie jestem równo 0. Bo nie umiem tak trafić, żeby tu równo, ale gdybym trafił równiutko o 0, to jest równiutko w górę. Im bardziej w prawo, tym jest coraz większy kąt odchylenia. Odchylam, odchylam, odchylam. Odchylam, odchylam. Tak. Jestem w połowie, czyli kąt odchylenia już jest o 90 stopni, bo w moim mapowaniu tam widać jeszcze pod tym okienkiem jest od 0 do pi. A pi, a pi to jest 180 stopni. Więc jestem w połowie ekranu, więc jestem przy 90 stopniach. Teraz zaczyna się mi odchylać w dół. Aż się zwinie, zwinie, zwinie i jestem tu, i tu już jest zwinięte. I teraz jest w dół. No bo kąt jest 180 stopni. Czyli 180 stopni od pionu w prawo. To 180 stopni od pionu w prawo, to jest, to jest w dół. I 180 stopni od pionu w drugą stronę to jest. Też w dół dokładnie. Mógłbym sobie tu to mapowanie zmienić, dać pi drugich, żeby maksymalnie 90 stopni odchylało. No i teraz od zera jest tak samo, natomiast w połowie ekranu jestem na 45 stopniach, i teraz na końcu ekranu jestem na 90 stopniach. Już dalej się nie da. Znowu będzie od tej strony ekranu leciało w ten sposób. Także myślę, że to upiększenie już ostatecznie zamknie temat tego drzewa fraktalnego. Chyba, że uda mi się coś jeszcze wymyślić. Na chwilę obecną następnych odcinków z tej części nie planuję. Zachęcam Was do prenumeraty kanału, bo nawet jeżeli nie będzie następnego odcinka o drzewie fraktalnym, to na pewno coś jeszcze wymyślę. Więc mam nadzieję, że się spotkamy wszyscy na programowaniu w procesingu. Cześć i pa!